Siemka, tutaj Berlin, witajcie w kolejnym odcinku. Pamiętacie, że kiedy się tutaj chowaliśmy, to była tutaj mgła, już jej nie ma, możemy sobie zajrzeć do skrzyni i zbliżać się do tego, co mogłoby nam się wydawać końcem gry, ale niestety końcem gry, znaczy niestety, na szczęście końcem gry nie jest. Najpierw jednak musimy odpalić kolejne pierwotne ognisko i wrócić do Manchurii, żeby zalewelować. Zobaczymy się więc tradycyjnie po tym. Oczywiście zapomniałem wam powiedzieć, że jak już pokonacie tego bossa albo nawet wcześniej, jak tylko wyłączycie te pułapki przy trzecim ognisku, tą taką wajchą przy trzecim ognisku, to wróćcie się na przykład do samego początku, gdzie była jedna z takich głów i były tam zwłoki, przy których można znaleźć można przy nich żelazny klucz. I wróćcie się też do lokacji, do tego, do miejscówki ciut wcześniej, tam gdzie były takie cztery głowy. I weźcie sobie taki fajny łuk, który jest jeszcze magiczny. Ten klucz, który tam znajdziecie, otwiera drzwi tuż przed pierwszym bossem, przed giantem, które były zamknięte wcześniej, i tam dzięki nim można dojść do tych jaszczurek na dole, które też zioną ogniem. Ale tym też zajmiemy się kiedy indziej. To, co chcemy teraz zrobić, to kupić sobie najdłuższą drabinę od niego. Bo jak pamiętacie, spotkaliśmy go w tej przed tą wężową, przed tym wężowym bossem, i pozwolił nam zrobić drabinę do sekretu. A tutaj tworzy nam drabinę, która pozwala nam uniknąć skakania przez te wszystkie rzeczy. Chyba że przedmiotów tutaj jakichś przewspaniałych nie ma. Jedyne, co tu jest naprawdę fajne, to się długo będzie. To ta miejscówka tutaj, czyli lokacja, w której znajduje się, do niej warto zejść, tam jest od razu ognisko i ten. To lokacja, w której znajduje się Covenant tych szczurów. O, okej. Covenant szczurów, czyli Dark Souls zmienia się w Tower Defense, ale o Covenantach będziemy mówić na pewno w innym filmie. Nie znoszę tego skakania tutaj całego, mam nadzieję, że uda się to zrobić bez większych problemów. Marnie to widzę. Przydałby mi się pierścień kota. Dobra, przetnę się chyba tutaj, żeby was nie nudzić tymi próbami skakania. Albo dobra, skaczmy, stracimy najwyższy 1000 dusz, co to za problem. Ha, ha, ha. Dobra. I tutaj, dobra, udało się. Okej, dobra, udało się. No, wychodzimy w dosyć ciekawej lokacji. Wychodzimy w dosyć ciekawej lokacji. Chwila, muszę przeciąć, bo coś są ode mnie. No, tak wygląda właśnie nagrywanie w pracy. Wychodzimy w dosyć ciekawej lokacji, bo wyskoczą na nas tutaj z lewej i tutaj z prawej wybuchający przeciwnicy. Mam nadzieję, że uda mi się to bez problemu przeskoczyć, żeby sobie zajrzeć do skrzyni. Okej. Nie rozgryzłem jeszcze w sumie. Na pewno da się tutaj skoczyć do tego czegoś, co tam się znajduje, ale jeszcze nie rozgryzłem tego jak. Też nie próbowałem dużo razy, bo nie lubię spadać. Ale chcemy już zmienić sobie pierścień, coś bardziej przydatnego. I teraz będziemy mieć problem, bo atakują nas z tej strony przeciwnicy z każdej wrześniej strony, dlatego też zmienię sobie, dodam sobie broń, która... Jejku, co ty robisz, Berlin? Dodam sobie broń, która ma moveset, który mi pasuje akurat do tego. Pamiętacie ten mieczyk? I chyba na tą okazję wezmę sobie tarczę, bo strasznie nie lubię, jak oni wybuchają mi prosto w twarz. Gdzie jest moja tarcza? Jest tutaj. Na 75 nie będziemy mogli się rolować. No trudno. Okej. Szybko się uleczyć i bijemy, zanim zdążą podejść. Nie wydaje mi się, żeby dobrym rozwiązaniem było
Bronienie się przed tym zawsze. Aj! Zawsze lepsze rezultaty osiągałem, kiedy po prostu biegłem na nich prosto i atakowałem po prostu w momencie, kiedy. Aj! Kiedy. Kiedy skakali. No, ale. Dlatego właśnie nie lubię tego miejsca, bo nieważne, czy. Bo naprawdę łatwo jest popełnić błąd i umrzeć. Więc widzimy się za chwileczkę już znowu tutaj. Dobra, wszystkich tych, których chciałem mieć z głowy, mam już z głowy. Zostawię sobie jeszcze na chwilę ten miecz, ale już wrócę sobie do mojego pierścionka. I coś mnie zamroczyło. Okej, wrócę sobie do pierścionka, uleczę się i tak, tutaj po prawej jest jeszcze. Cholera, przypadło mi ten. Nieważne. Tutaj po prawej jest jeszcze jeden przedmiot, o ile dobrze pamiętam. Ale nie ma wroga, a po lewej chyba powinien być jeszcze jeden wróg, ale nie ma przedmiotów, tylko właśnie tam mamy zmierzać. To co znaleźliśmy to był czar, czyli coś co jest nam zupełnie w tych nie, zupełnie niepotrzebne, chociaż trochę żałuję, bo kiedy zacząłem w domu grać sobie od nowa klerykiem, to jest magia, to jest przepiękne to co się tam dzieje. Czyli nikt nie jest w stanie się do mnie zbliżyć z powodu błyskawic, którymi ciągle rzucam. Ale generalnie to co teraz się dzieje, to zbliżamy się do lokacji, które są. Jak to określić? Potrafią zmęczyć. Zobaczycie zresztą sami. Wydaje mi się to nowe Blight Town. Zresztą mam taką trochę teorię, znaczy według jednej z teorii na temat fabuły tej gry, jakie sobie tam wymyślam. To właśnie zmierzamy do Blight Town tak naprawdę. Ale o tym może kiedy indziej. Założę sobie jeszcze raz ten pierścionek, żeby zeskoczyć stąd jak najszybciej. No, takie coś powinienem przeżyć. No, bo dobra. Okej. Okay. Poschodźmy jeszcze po tych drabinach, żeby mieć pewność. Zresztą nie lubię tych takich etapów platformowych, to tak nie pasują mi w ogóle do Dark Souls. Ale rozumiem, że chcą uśpić moją czujność, bo na dole będzie się działo. No, wreszcie. Dobra. Nie pamiętam, czy to jest mimik. Kurde, jak mogę nie pamiętać? Nie jest. Okej. Tyle dobrze. Token of Spite. A to się dostaje, kiedy nawiedza się innych graczy w multi. Okej. Dochodzimy do takiego miejsca, w którym nic nie widać. Po prostu nic tu nie widać. A pierwsze co chcemy zrobić to znaleźć ognisko. Ono było tutaj. O właśnie. Ognisko było tutaj. I skoro już tu jesteśmy, no to pozwólcie, że się pożegnam i. No i zobaczymy się następnym razem, kiedy spróbujemy przez to w miarę bezboleśnie przejść. Do zobaczenia.